wrócę do wstępu swojego. Napisałem w nim, że od jakiegoś czasu zmieniła się koncepcja polityki. Z relacji wertykalnych, poziomych, od starożytności, kiedy uprawiać politykę polis, jestem z miasta, to było czynić relacje na Areopagu, na Agorze. Ludzie się spotykali, dyskutowali, tworzyli społeczeństwo obywatelskie już w zamieszkłej starożytności. I uprawiali politykę wertykalnie. To demos kratos, res publica, rzecz publiczna była ważna. W pewnym momencie historii państwo zawłaszczyło sferę polityki i ustawiło ją w poziomie horyzontalnym, nie mylić niebo, ziemia. Horyzontalne, czyli władza zajmuje się polityką, władza tworzy koncepcję, władza właściwie dyktuje warunki. I najwyższa pora i czas, byśmy przeszli z tej zawłaszczonej przez państwo polityki, sfery polityki do znowu horyzontalnej, czyli podmiotowość społeczeństwa, społeczeństwo obywatelskie, instytucje pośrednie, tak zwane pozarządowe, które mają coraz większy wpływ, a nawet wspólnoty kościelne i religijne. A dlaczego nie? Skoro 96% Polaków ciągle jest ochrzczonych, dlaczego te wspólnoty nie mogą wyrażać swojej opinii publicznej co do wartości szerzonych w polityce? To już to pytanie zostawiam otwarte. Dziękuję bardzo.